Halo, cześć, witajcie, to znowu Ryfek, witam w kolejnym losowym wtorku, dzisiaj w gierce bardzo śmiesznej, Have a Nice Dev. Ja sobie odpaliłem grę, zobaczyłem prolog, zagrałem sobie jedno podejście, bardzo szybko padłem i wydaje mi się, że to jest bardzo fajna gierka do sprawdzenia sobie właśnie na wtoreczek. Bardzo mi przypomina graficznie Hollow Knighta bardziej, a gameplayowo bardziej Dead Cellsy. Gra jest jeszcze we wczesnym dostępie, więc tutaj jeszcze powinno być sporo bugów, gra będzie jeszcze bardzo rozwijana. O co w niej w ogóle chodzi? Ja kliknę może jakikolwiek przycisk, żebyśmy sobie zaczęli. I zaczniemy pierwsze podejście. O, proszę bardzo, widzicie, tutaj jestem CEO. Nie będę wam pokazywał prologu, bo jest dosyć długi rzeczywiście, ale jest fajny. Jak sobie odpalicie grę, to zobaczycie na początku scenkę dosyć śmieszną. Gramy właśnie takim kosiarzem śmiercią, który zbiera dusze ludzi i musi już to po prostu męczy go, bo tego jest za dużo, więc zatrudnia pracowników, tworzy firmę, w której wszyscy pomagają mu te dusze zgarniać, ale potem ma za dużo papierkowej roboty i tu się zrobiły problemy w firmie i musimy wziąć znowu wszystko we własne ręce i zgarniać te dusze ludzi samemu na nowo. O, witam Pump Queenie. O, bosie, bardzo się cieszę, że ci widzę. Nawet mamy naszą książkę, a ja z nim już rozgadałem. A to nas nie interesuje. Tutaj mamy naszą po prostu książeczkę, która sobie za nami lata. Mamy tutaj bardzo dużo informacji, nawet się możemy dowiadywać informacji na temat naszych pracowników tutaj. Gdzie to było? Employees, proszę bardzo. Jak tam na górę przejść? Nie mam pojęcia jak... O, tutorial, enemies, employees. Możemy się dowiedzieć nawet na temat naszych pracowników, informacje na temat różnych broni i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam rzeczy, które odblokowałem w tym całym jednym podejściu. Bardzo to przypomina Dead Cellsy. No i co? Wskakujemy chyba do pierwszego podejścia i zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Tutaj jest typ, z którym możemy sobie gadać i możemy... Aż będę to przewijał. Możemy sobie odblokowywać nowe rzeczy za złoto, które zebraliśmy między podejściami. I widzę, że to jest bardzo ciekawa zrobiona też mechanika, że im więcej przeciwników zabijemy, tym są tańsze niektóre rzeczy. Chociaż tu widzę, że niektóre rzeczy mają w ogóle od innych statystyk zależną cenę. Tu na przykład... Mam nową broń, Shakespeare, proszę bardzo, za jednego golda sobie odblokujemy i pewnie będzie się po prostu pokazywała w następnych podejściach. Dobra, ja lecę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Nigdy nie startowałem podejścia tak nowego, więc mam nadzieję, że dam sobie tutaj jakoś radę i że poziomy głośności są dosyć spoko, bo boję się, że trochę gierka będzie po prostu za głośna. Dobra, i lecimy, tu możemy gadać z kolejnymi naszymi pracownikami, oni coś tam mają do powiedzenia. Have a nice dev to w ogóle takie powiedzonko, jak w każdej firmie każdy wam mówi have a nice day, miłego dnia nam życzą, to tutaj życzymy wszystkim miłej śmierci po prostu. No i proszę bardzo, tak wygląda cały gameplay. O, już mi się udało tu uzbierać, ale super. W lewym górnym rogu macie bronię. Mamy broń pod X-em, to jest nasza standardowa broń, czyli nasza kosa. Mamy jeszcze dwa sloty, na Y i na B. Na razie tych broni jeszcze nie znalazłem. Mam nadzieję, że serio już dostałem obrażenia, ale gówno. Mam nadzieję, że w miarę szybko uda mi się jakąś fajną brońkę znaleźć. Pod tym mamy taką jakby statystykę wkurzenia, a raczej wypalenia zawodowego, to chyba tak to było nazywane. Jak mamy ją w pełni naładowaną, możemy taki atak combo zrobić po prostu. No i jeszcze oprócz tego możemy się oczywiście poruszać skacząc. A pod przyciskiem RT mamy taką szarżę. No mówię, bardzo to Hollow Knightowe dla mnie jest zarazem, a zarazem Dead Cells mi przypomina. Dobra, lecimy dalej i szukamy jakichś dodatkowych broniek. Tutaj mamy jeszcze spojrzenie na mapę, ale ta mapa jest taka no... że raczej tutaj dużo do zwiedzania nie ma. O, co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, idziemy patrzeć. A, no i te takie fontanny, nie wiem co to jest, pozwalają mi się poruszać do góry. Co to jest? Eterna mana. Zwiększa naszą maksymalną manę o 10. Super, o, to mi się jeszcze nie trafiło. Na czymś takim możemy po prostu do góry lecieć. Dobra, idziemy dalej, zwiedzamy. Co to jest? Pierwszy raz coś takiego widzę. Okej, to jest coś chyba dobry. Porozmawiajmy sobie z nim. RB, boże, ja nie ogarniam przycisków na padzie. Pan Oszach, o panie, w końcu zdecydowałeś się wyjść ze swojego biura. Praca w śmierć spółka ZO cały czas trwa, nawet bez ciebie. Ale oszczędzę ci moich myśli. Twoja nieobecność nie zaprzestała... Ej, nie mogę przewinąć do góry i nie wiem czego nie zaprzestała. O kurde, mogę sobie bonus wybrać na całe podejście. Spele zadają plus 5 punktów obrażeń.
Tymczasowo dostań plus 15 obrażeń po zjedzeniu anime. Zaraz wytłumaczę, czym jest anima. Infuse Bleed. Daje dodatkowy efekt, gdy atakujemy. Bleed dodatkowe obrażenia z każdym hitem zadaje. Spoko, ja bym sobie wziął to po prostu, że będziemy przeciwników wykrwawiać. Czym jest anima? W lewym górnym rogu macie jeszcze takie trzy kropki. Jedną z tych kropek macie zapełnioną. Jest na niebiesko. To jest jakby nasze ładunki do leczenia się. Możemy trzy na raz nosić ze sobą i to nas leczy. Nie na maksa, ale troszkę nas leczy. Boże, jaka gigantyczna jest ta mapa. Dobra, idziemy dalej. Ci przeciwnicy mają takie bardzo animacje, jakby chcieli atakować, a wcale nie atakują. O, siema kolego. Lecim dalej. Nie no, ten blitkok. 1, 2, 3, 4. Dodatkowe obrażenia zadajemy za każdym razem, jak uderzamy. Mi się podoba. Jeszcze nie doszedłem nawet do jakiegoś bossa tutaj, ale to mówię. Grałem całe jedno podejście. W miarę szybko się wywaliłem, niestety. O, co to było za kombo jakieś? Do dołu jak bije, patrzcie na to. O, nie wiedziałem, że to takie kombo jest, jak do dołu bije. Ciekawie, ciekawie, dobra, lecimy sobie dalej. I mamy windę na kolejne piętro. Gdzie nas przeniesie? Witam Mana Department, Equipment Storage Vault. Nie mam pojęcia, czym to się różni. Ja poszedłem sobie ostatnio do Equipment Storage, czyli to był zwyczajny poziom. Więc pójdźmy do skarbca. Może skarbiec będzie jakimś innym poziomem, nie wiem, zobaczymy. No nie wydaje się, chociaż. Nie no, poziom jak poziom mi się wydaje. O, i tutaj chyba dałem ciała. Widzieliście, tutaj było takie niebieskie coś. I to chyba była ta anima do zebrania. Ja zauważyłem, że tej animy wcale zbierać nie muszę. Mogę ją rozwalać i wtedy dzięki temu mam jakieś chyba dodatkowe dusze. W prawym górnym rogu te dusze powinienem mieć. Ale jak na razie widzę, że nie uzbierałem ani jednej. O, jakiś challenge mamy. Dobra, dzida tutaj. Szarża. Spróbuję pokazać wam ten atak ładowany. To jest przycisk LB i atakujemy jakąkolwiek bronią. Albo i nie? Halo? Halo? Może to drugie? A, to jest to drugie. Dobra, nieważne. Ale dałem dupy, tutaj ile obrażeń otrzymałem. No mówię, jeszcze nie ogarniam sterowania. To jednak nie LT, tylko LB. Ja nie ogarniam sterowania na padzie, naprawdę. Mimo, że gram już 2 lata w Isaaca na padzie praktycznie. Eternal mana, znowu mamy zwiększoną mana, a ja nie mam na razie żadnej dodatkowej broni. No, przepraszam bardzo, gdzie te dodatkowe bronie są? Ja tu chciałbym dostać jakiś spell. Mamy, z tego co na razie zauważyłem, dwa typy broni. Mamy bronie fizyczne, takie jak ta nasza kosa, którą obecnie używamy. Mamy też bronie magiczne, które właśnie korzystają z many. Na razie jeszcze żadnej tego typu broni nie znalazłem. O, co tu mamy? Advitamin. Zwiększone maksymalne HP o 10. Super. O, bo z tym HP to rzeczywiście w tej grze mały problem podobno jest. Czytałem recenzję tej gry. Ta gra jest jeszcze, tak jak mówiłem, w Early Access. Dopiero co wyszła na Steamie. Recenzje są, no, bardzo pozytywne. 87% do góry pozytywnych opinii. Największą bolączką... tu wybieram byle co. Naprawdę nie wiem, czym to się różni. Największą bolączką komentarzy... Jak na razie widziałem, że są łatwe pierwsze piętra i nudne pierwsze piętra. Kolejne podobno są już ciekawsze. O, halo, mogę to sobie wziąć? I duszyczki kolejne mam. Co ja z tymi duszyczkami robię? Nie wiem, jakiś sklep muszę chyba znaleźć po drodze i zobaczymy. Dzień dobry pani i do widzenia pani. Nie no, z tym bleedem się gra zdecydowanie łatwiej, powiem wam. Jakieś tam dodatkowe obrażenia zawsze robię. Będę pewnie z jeden raz mniej musiał uderzać przeciwników, żeby ich zabić. I mi się to bardzo podoba. Wcześniej tego blida, jak grałem, nie miałem. Co to jest? Jakieś zdenerwowanie znalazłem? O co chodzi? Nie mam pojęcia. Ała, ała! Ty chamie, ty! Zmolały! Coś znowu tu znalazłem. Nie mam pojęcia, co to jest. Zaczekajcie, tutaj powinno być. Weapons places? O, nie ma jednak dalej. Tutorial? Nie, myślałem, że to jakieś znajdźki są może. Ej, czemu ja nie ma znalazłem żadnej broni jak na razie? To jest, powiem wam, mega dziwne, bo w poprzednim podejściu w przeciągu pierwszych 5 minut znalazłem chyba z 3 różne bronie, więc to naprawdę mega nie fart, że jak na razie nie znalazłem naprawdę niczego innego. Dobra, znowu mamy to wypalenie zawodowe naładowane, idziemy dalej. Co to jest za broń? Fire Arrow! O, i mamy broń magiczną. Tak jest, broń magiczną, która, tak jak sami widzicie, naszą manę zabiera, ale jest za to bronią zasięgową. Spoko. Dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że na tym piętrze uda się znaleźć jeszcze jedną brońkę. I co? Od razu zdenerwowanie odpalam tutaj. Nie rozumiem, czemu to, widzicie, to się tak ładuje? O! Nie mogę być w locie chyba, jak to odpalam.
bo inaczej to nie działa. Troszkę słabo, szczerze mówiąc, ale dobra, mówi się trudno. Szarża w ciebie, kolego. Przeciwnicy nie zadają obrażeń kontaktowych, z tego co zauważyłem, więc spoko. O, a gdzie się moje leczenie podziało? A, bo ja LB się leczyłem. Dlatego mi to zniknęło. Dobra, porąbały mi się, mówię, jeszcze sterowanie. No, ściągnąłem i zainstalowałem tę grę dosłownie 30 minut temu, więc uczę się tutaj razem z wami praktycznie. Dobra, dzidale, lecim dalej. O, co to jest? Tarczę dostałem jakąś na chwilę. W lewym górnym rogu widzę, ten efekt jest. O, i chyba to było to leczenie i to rozwaliłem. No ja już sam nie wiem naprawdę, jak to leczenie zgarnąć. Ale gówno. Dobra, dzida, lecimy dalej. Was, koledzy, się boję. To są przeciwnicy, którzy zdecydowanie najczęściej mi zadają obrażenia. Oni mają taką animację, że ja myślę, że oni już strzelają, a wcale tak nie jest, jeszcze nie strzelają. Dobra, coś zgarnęliśmy, dodatkowe 5 HP. Lecimy dalej. Boże, ale ciepło się tutaj zrobiło. Jest 12 stopni dzisiaj normalnie w Skierniewicach, moich kochanych. Jest super. Do biura HR-u, Tobi może tam będzie. Shop, do sklepu pójdźmy, nie wiem, zobaczymy, może w sklepie coś będę w stanie kupić. Lecimy dalej. Miło, miło, w końcu ciepło się zrobiło, już nie mogę się doczekać, żeby tak było plus 15 stopni i będę sobie na moje kochane frisbee chodził. O, pana Marka jeszcze nie widziałem. O, jakaż to przyjemność znowu widzieć pana, panie szefie. Ale tu zrobili syf, co nie? No, naprawdę musi pan mieć tutaj jaja, żeby się na nowo tutaj ruszyć. Nieważne, może chciałby pan coś kupić tutaj ode mnie. Dobra, porozmawiamy z panem Mareczkiem. Light Animate. Za 15 możemy dostać dodatkowy ładunek na leczonko. Spoko nawet. Kaze Kunai. To jest pewnie broń jakaś zasięgowa, ale nie jest magiczna, więc też ciekawie brzmi. Upgrade Store. Ooo, a tu musiałbym mieć Prismium. Prismium, czym jest Prismium? Shop Inflation. On, nie, mówcie, że nawet inflacja na sklep tutaj doszła w grze. Dobra, kupmy sobie to. Kupmy sobie te kunaje. A nie, stać mnie na nie. Dobra, to dupa trochę. Do widzenia, panie Mareczku. Lecimy dalej. Control Room albo, nie wiem, Witam Mana Department. Lecimy do kolejnego jakiegoś biura. Pozabijać ludzi i zgarniać duszę. Pięknie, pięknie. Sąsiedzi coraz bardziej mnie kochają. Czy to się nagrywa w ogóle? Nagrywa, dobrze, dobrze. Lecimy dalej. Powiem wam, że jak na taka na gierkę, która jest w Early Accessie, ale takim, że ona naprawdę wyszła dni temu, więc to nie jest tak, że ta gra... O, to jest... Tak, ładunek na leczonko, super! To nie jest tak, że ta gra już jakiś czas jest na Steamie i jest update'owana. Ona naprawdę dopiero co wyszła. Prezentuje się całkiem przyzwoicie. Naprawdę powiem wam, że wygląda w miarę spoko. Dobra, dzida. Pod jakim przyciskiem mam broń zasięgową? Pod Y-kiem. O, to ma ograniczony zasięg mimo wszystko. Myślałem, że to będzie biło. Ajajaj. Myślałem, że to będzie biło na nieograniczony zasięg. O Jezu, jeszcze grubasy jakieś. Dobra, zasięg. No nie, no oni mają... Pojawiałem, że się strzela, a tak naprawdę to strzelałem dopiero po czasie. To jest oszustwo. Dobra, ucieczka od grubasa. No i mogę śpiewać jak nuli z matyk, że zabiłem grubasa. Co tu dostaniemy? Kolejne duszyczki i zwiększenie maksymalnego HP. Super! Zwiększenie maksymalnego HP jak najbardziej dla mnie na plus. Tu nic nie ominąłem? Nie, no te piętra widzę takie bardzo wysokie, ale nic to za bardzo nie ma. Kolejne zwiększenie maksymalnej many. Super! I lecimy dalej. No mówię, te wykrzykniki nad nimi się pojawiają, jakby oni mieli już atakować, a gówno, oni nie atakują. I to mnie tylko troluje tak naprawdę. Muszę ogarnąć bardziej jak działa w tej grze to ostrzeganie i kiedy dokładnie ci przeciwnicy atakują. Kolejny poziom, bardzo króciutkie te poziomy. Security Station Brat, on zagaduje, że jakiś boss będzie. Z bossem tutaj jeszcze żadnym nie walczyłem, abym nie dał ciała. Ale mamy naładowany ten atak, więc nie wiem, zobaczymy jak wyjdzie. Oj, naładowany atak, nie musimy używać z broni podstawowej. Możemy naładowanym atakiem bić każdą inną bronią pod Y-kiem i B. Czyli nie wiem, postaram się naładowany atak zrobić za pomocą broni magicznej. Dobra, porozmawiajmy z panem Harrietem. Szefie, zanim przeprowadzisz rozmowę z Bradem, musisz mnie wysłuchać, to bardzo ważne. Na pewno zauważyłeś, że wyeliminowałeś parę minionków i udało ci się zebrać te anima orby. Anima orby to są te leczące orby w lewym górnym rogu. O, nawet my rozmawiamy. Tak, anima leczą moje rany, bla bla bla.
Proszę, nie bierz tego w zły sposób. Tylko musimy się upewnić, że znasz podstawy. Tak jak mówiłem, anima leczą twoje rany, a rany to te wyszarzone części twojego HP, widzisz? Dzięki Harriet mam to, rozumiem. Ej, zaraz, zaraz, wyszarzone? Czyli tak malutko, ja mam 59 na 85. Wyleczmy się. Jak to mało leczy? Jak to mało leczy? No dobra, witam bradzie. Pierwszy bosik pewnie. Co tu się dzieje do jasnej, ciasnej bradzie? Skąd te wszystkie soule się tu znalazły, te dusze? Stary, o co ci chodzi? Już będzie walczył? O, dobra, walczymy z panem bradem. Dobra, robię szarżę na atak magiczny. O, nie mogę. Na ten już mogę. Dzida, dobra, dzida z panem bradem. O, wydaje się taki... A, bo ja jeden przycisk kliknąłem. Ja B klikałem, a ja pod Y mam tę broń. Ojejciu, porąbało mi się. Dobra, pan brat się wydaje dosyć prosty, szczerze mówiąc. Okej. O, panie bradzie. Proszę mi dać spokój. Ale on jest tutaj taki kulturysta trochę. Jak się lubi pokazywać, takie okularki ma normalnie. O nie, on mi przywalił. Dobra, panie bradzie, proszę dać mi spokój, dobra, luźno, luźno. Dzida dalej. Ale ten bleeding wchodzi. O, dobra, mam ładunek na Y-ka, patrzcie na to. Ale kula ognia gówniana. O Jezu, jak to gówno zrobiło. Ten drugi atak był lepszy. Znaczy, wiecie dlaczego ten, znaczy ten pierwszy atak, wiecie dlaczego był lepszy? On bije wiele razy mało obrażenia, a my mamy blida. I za każdym razem ten blid wchodzi po 15 dodatkowych punktów obrażeń. Bez tego blida rzeczywiście to nie byłoby takie mocne. Dobra, tu jestem bezpieczny. No i dobra, ogarnęliśmy brada. O, przepraszam szefie, nie poznałem pana. Już wszystko spoko. Zabiję go. Wracaj do swojej pracy. Spiesz się. Boże święty. I odłóż ten telefon. Jakby ojca słyszał. Dobrze, dobrze. I zaraz, co? A, dobra, już myślałem, że on tutaj się robi jakiś na nowo mocniejszy. O, to było przesrane. O, ten typo, to kolejne ulepszenie chyba się szykuje. Tak. Counterparty 1. Zadajemy dodatkowe obrażenia po otrzymaniu obrażeń. Nic ciekawego, szczerze mówiąc. Leczy nas za 10, gdy otwieramy kerna. Nie mam pojęcia, kim jest kern. A tu dostajemy 30 tych duszyczek. Nie, no ja wezmę to leczenie. Za każdym razem, jak coś otworzymy, a co to otworzy, co to jest, nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, więc trudno. Serio, cię wyleczę za takie tyci? 46? Tak, na 51, ale gówno, tego leczenia w tej grze nie ma praktycznie. Ale syf. No dobra, tutaj muszę mega uważać na to moje zdrowie. Lecimy, kolejne piętro. Nie mam pojęcia, do kiedy ta gra... Dokąd ta gra prowadzi? Ile jest pięter, ile jest bossów? Nie mam pojęcia, serio. O, kolejny typo, ciebie jeszcze nie znam. A nie, Patryka chyba widziałem. O, panie szefie. Proszę, bądź bardzo ostrożnym, gdy bierzesz sobie swoją przerwę na jedzonko. Na papu, przerwa na papu. Zawsze na budowie, jak pracowałem, była przerwa na papu. Wydaje mi się, że ktoś zjadł wszystko z lodówki. Czy mówisz, że czasami twój lunch znika? Tak, nie mogę w to uwierzyć. Czy oni myślą, że ta lodówka sama z siebie ma to jedzenie? No nie, tak nie jest. Lodówka jest pełna, znaczy pusta. Dobra, ja przed was na chwilę przeproszę, bo mi nos nie daje spokoju, muszę się wysmarkać, ZW. No jestem, zorki za krótkie cięcie, zobaczyłem, że tutaj nawet na dole mamy tego, Sida. A co to są klątwy? A klątwy to są moje ulepszenia! Okej. Ciekawe. No dobra, lecimy dalej, co jest z tą lodówą? O, zbyt dojrzały ser. Daje nam plus 5 defa na 2 minuty. Aha, ja go wziąłem i on już mi zlatuje? Ale słabo. O, Jerry'ego jeszcze nie znałem. Jezu, kiedyś szef odlotowych agentek, a teraz tutaj. Co się z tobą stało? Jak ty żeś zleciał? Zaraz, szef, czy to ty?
Wow, ale świetnie wyglądasz. O właśnie, bo na początku historyjki nasza śmierć była taka duża, a teraz taka jesteśmy mali. O właśnie, pamiętam, że byłeś większy i straszniejszy. To na pewno jest inaczej. Na pewno wyglądasz inaczej. Zdaje się, że nie wykazałeś zbyt dużego zainteresowania reportami naszej firmy. Ale no, coś się złego działo ostatnio w filmie. O właśnie, to Sorrows cały czas się pojawia tutaj w tych historiach. No i jak ja mam to przeczytać? No nie mogę tego przewinąć do góry, ale gówno. No i jak ja mam to przeczytać? Dobra, idziemy dalej. O, kolejny typ? A, już z nim rozmawiać nie mogę. Tutaj jest coś work in progress. O, może będziemy mieli przejścia na jakieś alternatywne piętra. Zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Dokąd mi się uda dotrzeć, dotąd dotrę dzisiaj. Witamy na kolejnym piętrze. Kolejny typ od rozmawiania. Nie, w lewo idę. O, ale dziwnie. Całe podejście szedłem w prawo, teraz w lewo. No dobra, o, jakiś nowy przeciwnik. Może sprawdźmy, jak oni biją, bo ich jeszcze nie widziałem. O, ten mnie chce przytulić. Ale dobra, ciśniemy. Co to jest? Jak ty atakujesz? Potrójnym takim atakiem. No i masz zdecydowanie więcej zdrowia, jak... O Jezus! Jak tamten poprzedni przeciwnik. No dobra, jakiś challenge tu znowu chyba się szykuje. Ale ja zapominam cały czas, że pod Y mam te ataki, no. Okej, tych jeszcze nie widziałem. O, to przelatuje przez ściany. O Jezus, ale wybijecie. Nie mogę tym atakować do góry, niestety, szkoda troszkę. Dobra. Atak specjalny robimy, bo tu jest trochę bida. Ja już otrzymałem sporo obrażeń. Jeszcze was tu więcej? Że tak powiem klasykiem... Więcej was tu matka nie miała? Ile tu ich jeszcze? Kurde, za ten challenge to ja tutaj dostanę, mam nadzieję, jakieś super rzeczy. Jeszcze więcej. Dobra, chyba ostatni typo, nieważne. Jednak nie ostatni. Jakieś leczonko, cokolwiek? Jak ja mam mało HP? O, jest leczonko, dobra, leczymy się. 42 HP na 85. Zastanawia mnie to ulepszenie, że 10 HP się leczymy za każdym razem, jak coś otworzymy, ale nie mam pojęcia, czym jest to coś. I to jest najgorsze. Dobra, luźno. Atak zasięgowy. Ja mam nadal tylko dwie bronie. Jakim cudem mam? Mogłem wcześniej w 5 minut znaleźć 3 broni. Naprawdę nie przesadzam. Tu bym chciał jedną rzecz zobaczyć. Przeciwnicy, employees, weapons, places, tutorial. Tu powinno to być chyba. Solary, heal yourself, anima, fury. Czy tu jest to coś na C, co otwieram? Nie, nie mogę znaleźć. No dobra, trudno się mówi. Pierwszy raz widzę rozwidlenie dróg w tej grze. No dobra, zwiedzimy całe piętro raczej. Tu już jest przejście na kolejne. Nie, no to stąd sobie spadamy. Idziemy szukać kolejnych rzeczy. Kolejne duszyczki, jakiś sklep by się tutaj przydał. A w sklepie jakieś leczonko rzeczywiście. O! Shockwave, w końcu nowa broń! Co to robi? Wow, bardzo dużo many zabiera, ale bije wszystko wokół mnie. Jestem w stanie zobaczyć jakąś broń, którą mam obecnie. O, jestem tutaj, control room. Shockwave, atak 15 ma na 15. No, takie przeciętne raczej. Tu w prawym górnym rogu też mam te naszą walutę. Mam te duszyczki i to drugie coś. Nie wiem, czym jest to drugie coś, ale muszę to mieć, żeby ulepszyć sklep. Dobra, nie mam pojęcia, czym to się różni. Idziemy do biura kolejnego Slima. Tu jeszcze chyba nie byłem. Powiem wam, że przyjemna się wydaje jak na razie ta gra. Naprawdę, bardzo przyjemna. Dobra, o Jezu. Ło, ale grubas. Co to jest? Nie mam pojęcia, co to było. Chyba mnie to wyleczyło. Chyba. Dobra, shockwave, super. Ale ty masz długi atak. I bronie bardzo często bijące muszę mieć. O, ciekawe jak naładowany atak z tej broni wygląda. To może być ciekawe, naładowany atak z tego shockwave'a, no. To może być całkiem nieźle. Niezłe. I mówię, bronie, które biją często, a mało, są super z uwagi na tego naszego blida. Oj, oj, oj. Dobra. Było blisko. Się zagapiłem. Właśnie się na Discordzie u mnie u wspierających rozwinęła dyskusja na temat tego, że Norwegia jest super. Pozdrawiamy wszystkich z Norwegii. Wiem, że sporo osób mimo wszystko też stamtąd ogląda. Oho. Znowu boss?
Szczerze nie spodziewałem się bossa już tutaj, ale dobra. Shockwave'a bym chciał użyć. Ale gówno. Wow! Ej, nie, 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 nie! Ja nie chcę w to wlatywać! O Jezus, ale on jest strasznie silny. Dobra, dobra, luźno, luźno. Nie mam pojęcia, co on robi. Oj, muszę mega to uważać. Najgorsze jest to, że jeszcze nie ogarniam. Ała, no i umarłem, ale gówno. Rest in paperwork, ale syf. Najgorsze jest to, że moje ataki ruszają moją postacią i jeszcze nie ogarniam, w którą stronę ja się ruszam. I wszedłem dwa razy atakując w te gówno. Ale syf, sorrow skill. Dobra, co żeśmy uzbierali? 90 golda. I co, na co mogę tego golda wydać? Chyba tylko na odblokowanie tych rzeczywiście nowych broniek. Ale, ale bida, ale szybko padłem. Kurde, balans. No, trochę tych rzeczy do odblokowania mimo wszystko jest. Pump Queen. Robię diagram. Bla, 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 bla. Nie przeczytałem nawet. Muszę się przyznać. Dobra, Slaymore. O, kolejną rzecz możemy odblokować. Sold out, proszę bardzo. Jak dużo tutaj rzeczy jest do odblokowania? No, nie aż tak dużo rzeczywiście. Moskilto, bis. Władysława możemy odblokować nawet. Jedzenie tutaj jakieś dodatkowe, to jedzenie mnie interesuje. Plus 50 HP na 2 minuty. Plus 10 damage'a na 2 minuty. Bardzo dużo tutaj widzę takich znajdziek jest. A, to chodzi o to jedzenie chyba w lodówce. Na 2 minuty to jest mega krótko. To się mega słabe wydaje. Nie wiem, dziwne to jest strasznie. Ale mówię, jak na Early Access gierka wydaje się naprawdę bardzo spoko. Na Steamie, mówię, jest do kupienia za jakieś 50 zł, kto wie, może nawet kiedyś się pojawi z tej gry seria. Może jak się wampirki już skończą. Ja na razie idę do biurka i się z wami, kochani, żegnam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. Zachęcam was do zagrania w Have a Nice Death. No i widzimy się w kolejnym odcinku Losowych Wtorków już za tydzień, a jutro gratka, bo naraz odcinek ze Swords and Sandals i z Isaaca. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, pa, pa!